Cześć kochani, witam wszystkich, Kinga z tej strony, kanał Mrs. Garden. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak przyciąć hortensję bukietową oraz jak prawidłowo ją nawozić. Zapraszam! Hortensje są chyba jednymi z najpopularniejszych krzewów ozdobnych na świecie. Wydaje mi się, że każdy ogrodnik posiada przynajmniej jeden taki krzaczek u siebie na swoich rabatach. Ale zanim przystąpimy do jakiegokolwiek cięcia, to ustalmy, jaki rodzaj hortensji mamy u siebie. Ponieważ hortensje dzielą się na takie, które kwitną na pędach jednorocznych i takie możemy ciąć na wiosnę, oraz na takie, które kwitną na pędach dwuletnich i takich akurat nie tniemy. Jeśli chcecie się czegoś więcej dowiedzieć na ten temat i dlaczego hortensje mogą nie kwitnąć, to zapraszam na filmik pod tytułem Dlaczego hortensja nie kwitnie. I link do tego filmiku umieszczę w prawym górnym rogu albo w opisie tego wideo. Ja dzisiaj zajmę się hortensją bukietową i jest to rodzaj hortensji, która kwitnie na pędach jednorocznych. A to oznacza, że powinniśmy nawet ją ciąć wiosną, ponieważ to będzie wspomagało jej kwitnienie. Hortensja bukietowa charakteryzuje się tym, że ma takie charakterystyczne, stożkowate, duże kwiaty. Ja u siebie mam jedną taką hortensję, Vanilla Fries, i dzisiaj właśnie na jej przykładzie pokażę Wam, jak tnie się taką hortensję na wiosnę. Cięcie hortensji bukietowej może zależeć od tego, ile nasza hortensja ma lat oraz na jaką wysokość chcemy, żeby nasza hortensja rosła. Jeśli macie młode hortensje, to przez pierwsze 2 lata możecie ją ciąć nisko, ponieważ ona wtedy będziemy ją stymulować do wytwarzania dużych, grubych pędów, a o to nam chodzi, żeby hortensja miała duże, grube pędy, bo one w przyszłości będą podstawą dla naszej całej rośliny. Ta hortensja, którą mam tutaj, ona jest już ze mną czwarty sezon, to już będzie jej czwarty sezon i przez pierwsze 2 lata cięłam ją naprawdę nisko, bo nie byłam zadowolona z tego, jak wyglądała, po prostu jak wyszła ze szkółki. Te pędy były dosyć słabe, wyginały się, więc ja ją przycinałam nisko i pozwalałam jej na wypuszczenie silnych pędów i dopiero w tamtym roku pierwszy raz przycięłam ją wyżej i pozwoliłam jej stworzyć podstawę, która w tym momencie już zaczyna drewnieć i w przyszłości będzie naszą bazą dla naszej rośliny. Hortensje już, które mają wiele lat, które są już duże, taką zasadą jest, że tniemy ją 1/3 z jej długości. Ale to też nie zawsze jest taka zasada, którą się możemy kierować, czy powinniśmy kierować, ponieważ moim zdaniem tniemy hortensję na taką wysokość, jaką sobie życzymy. A więc jeśli chcemy, żeby nasza hortensja była wyższa, to tniemy ją wyżej, a jeśli chcemy, żeby była niższa, to tniemy ją niżej. Jeszcze taką radą, którą mogę się z Wami podzielić, to jest to, że fajnie jest ciąć nasze hortensje piętrowo, a to oznacza, że w środku tnę jej pędy wyżej, a na zewnątrz niżej. W ten sposób kwiaty hortensji mam nie tylko na jednym poziomie w sezonie, ale na wielu poziomach i wygląda to o wiele lepiej. Ja tnę swoją hortensję, raczej będę ciała wyżej, ponieważ to jest koniec mojej rabaty, a więc chcę, żeby ona osiągnęła w końcu swój dorosły wzrost, a to jest między 1,50 m a 1,70 m. Mam już przygotowane rzeczy, które będą mi dzisiaj potrzebne, takie jak sekator, alkohol, nawóz oraz grabki. Jak każde cięcie, zaczynam od dezynfekcji mojego sekatora. Pamiętajmy, nie chcemy roznosić jakichś dziwnych chorób między naszymi krzakami. No i powiem Wam szczerze, jest tu mały bałagan. Każde cięcie, jakie wykonujemy na hortensji, robimy to nad oczkiem. Jeśli nie jesteście pewni, jak to wygląda, możecie poczekać do tego momentu, aż Wasza hortensja zacznie wypuszczać listki. I właśnie z oczek wyrastają listki. Ja już widzę, że oczka u mojej hortensji nabrzmiewają, a więc wiem, gdzie ciąć. Zaczynam najpierw od przycięcia tych najdłuższych pędów i robimy to nad pierwszym albo nad drugim oczkiem, albo nad taką wysokością, jaką chcemy. Ja tutaj w środku przytnę ją wyżej i tniemy centymetr nad każdym oczkiem.
wszelkie takie gałązki, które nam się krzyżują, wycinamy, ponieważ nie chcemy, żeby nasza hortensja miała problem z cyrkulacją powietrza wewnątrz swojego krzewu. Więc wszelkie krzyżujące się gałęzie ucinamy i możemy też już zacząć powoli usuwać wszelkie wątłe gałązki. Pamiętajmy, że hortensja potrzebuje silnej podstawy i żeby taką sobie wytworzyć, potrzebuje dużych pędów, grubych pędów. Myślę, że takie wielkości ołówka są najlepsze, które zostawiamy, a te właśnie najdrobniejsze wycinamy, bo to nie ma sensu. One będą miały kwiaty, ale te kwiaty będą nam się pokładać, a przecież nie o to nam chodzi, więc te naprawdę takie słabe pędy wycinamy do samego końca. Tu mam w ogóle taki pęd, który mi się krzyżuje z innym pędem, a więc ja go kompletnie wytnę. Szkoda, bo fajny był gruby, ale naprawdę wolę, żeby moja hortensja miała dobrze zbudowaną bazę. Podstawa mojej hortensji jest gotowa. Jak widzicie, jeden pęd w środku zostawiłam wyższy, żeby mieć właśnie ten piętrowy efekt, a im niżej schodziłam, tym krócej przycinałam pędy. Naturalnie wycinamy wszelkie martwe pędy. A jak poznać, czy nasz pęd jest martwy? Otóż jeśli mamy suchą gałązkę i delikatnie zeskrobimy jej skórkę i widzimy zielone, ten pęd jest żywy. A jeśli widzimy brązowe, to znaczy, że ten pęd jest nieżywy i nie będzie wydawał kwiatów, więc spokojnie go możemy usunąć. Hortensja jest już przycięta i w tym momencie mogę wziąć się za jej nawożenie. Ważną rzeczą, którą należy wiedzieć co do nawożenia hortensji, hortensję nawozimy tylko i wyłącznie nawozem do krzewów kwitnących, a to oznacza, że jest to nawóz fosforowo-potasowy. Jeśli będziemy nawozić hortensję nawozem azotowym, to ona będzie nam niestety szła w liście, a nie w kwiaty, więc starajmy się naprawdę dobrać naszym hortensjom odpowiedni nawóz, żeby mogły ślicznie kwitnąć w sezonie. Robię sobie najpierw tak, że zruszam ziemię dookoła mojej hortensji, bo po zimie wszystko jest takie trochę zleżałe. Biorę mój nawóz i podsypuję moją hortensję dookoła. Co do dawki nawozu, to musicie przeczytać sobie, jaką dawkę zaleca producent na opakowaniu waszego nawozu. Każdy nawóz jest inny, a więc sprawdzajmy nasze opakowania. W tym momencie jeszcze tylko ten nawóz delikatnie wgrabię w ziemię. Dobrze by było ją w tym momencie jeszcze podlać, żeby ten nawóz wsiąknął. I moja hortensja na sezon 2022 jest gotowa. Tegoroczne cięcie hortensji mam już za sobą. Jeszcze taka mała informacja. Jeśli marzą Wam się własne sadzonki hortensji, to możecie zrobić je z uciętych gałązek. Pamiętajcie, że sadzonka hortensji powinna posiadać 3 oczka. A więc raz, dwa, trzy. I wsadzamy ją w ten sposób albo do wody, albo do ziemi. To już zależy od Was. O, ja chyba nie wbiję, bo tutaj ziemia jest za mocna. Muszę przyjść tutaj trochę przekopać. I jeśli wsadzamy właśnie takie gałązki hortensji, to dzięki temu nasza hortensja się też trochę zagęści i będziemy mieli więcej pędów. Pamiętajmy tylko, żeby wsadzać nasze gałązki do góry, nie do dołu. Hortensje są pięknymi krzewami ozdobnymi i kluczem do sukcesu w ich pielęgnacji, pamiętajmy, że to jest woda. One uwielbiają wodę, uwielbiają być podlewane, a więc mimo tego, że nawozimy je, przytniemy, to pamiętajmy też o systematycznym podlewaniu. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Wam się spodobał. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, no i oczywiście widzimy się w następnym. Cześć!